Cześć. Umówiłem się właśnie z kolegą, ale co ciekawe, nie umówiłem się z nim na pizzerii czy gdzieś w jakimś sklepie, tylko po prostu umówiłem się z nim pod tymi fundamentami. Wczoraj sobie tam skakaliśmy, całkiem fajnie się skakało, więc pomyślałem, że dzisiaj też się tutaj spotkamy. Także no, ale nie wyczekam, bo z tego co widzę, tego jeszcze tutaj nie ma. Dobra, skorzystanie z okazji, że jeszcze tego Menela nie ma, to ja sobie tutaj przeskoczę raz. Na GoPro ogólnie to nie będzie wyglądało jakoś mega niesamowicie. O, samochód jedzie, to chwila. Ale zawsze ten dreszczyk emocji jest, jak się skoczy stąd dotąd. Przynajmniej spróbuję skoczyć. Dobra, to co? Lecimy za pierwszym razem. O. Wyszło, wyszło. Gdyby nie te pręty, to pewnie bym tam spadł, ale... Czyli to będzie teraz takie, wiesz, oficjalne podanie ręki. Cię już życzę, żeby gdzieś szło. Pokaż, czy dobrze widać. Czekaj, może trochę w dole. O, wiem co jeszcze zrobimy. Jeszcze tutaj o. Patrz, teraz dawaj, ja ciebie nagram. Albo ja sam spróbuję nagrać. No, wczoraj ci się udało. Dawaj teraz ty. Te psy zachowują się jak mega moje studio. Czekają na niego, choć nie ma powodu. Jest, wszedł. Teraz słuchajcie, idziemy, nie wiem gdzie, idę sobie z Oliwierem. No i to jest ten, słuchajcie, most, w którym nagrywałem ten test stabilizacji. I co, teraz sobie możemy pójść sobie, możemy w sumie sobie pójść pod ten szkołę gimnazjalistów, się z nich trochę pośmiać. A za rok będziemy płakać. Moi drodzy, właśnie jest godzina 15:30, ja w tym momencie czekam sobie na mamę, która odbiera firankę stamtąd. No i co, patrzę sobie na fajne widoczki. Przy okazji dużo osób mi pisało w ostatnim daily vlogu, że mieszkam na wsi, pomimo tego, że to tłumaczyłem, że to nie jest prawda, tylko po prostu nagrywałem w takich miejscach, gdzie nie ma ludzi, no bo wiadomo, że tam gdzie są ludzie, tam jest dużo gapiów, tak? Więc w tym momencie jestem właśnie w centrum miasta, nie jest ono może jakieś mega duże. Ale jednak, i o dziwo, jak chodzimy tam sobie w Biedronce, kładam normalnie gdzieś tam jakieś artykuły, kamerkę, żeby tam sobie coś tam ponagrywać, jakieś mieć ujęcia. O dziwo, nikt jej nie zauważył, oprócz mojej mamy, także w sumie jest okej. A więc moi drodzy, właśnie wróciłem sobie ze sklepu, chyba po 4 lub 5 godzinach właśnie łożenia z mamą. Ja nie lubię chodzić po sklepach, więc tak średnio jestem zadowolony. No i co, słuchajcie, jakie plany? Przede wszystkim mam tam pomysł coś tam dla mamy, bo w niedzielę, jak ja to nagram, to jest piątek, a w niedzielę są moje urodziny, więc no tam jakiś gość się sprowadza i coś mam pomysł. Ale póki co odmeldowuję się od was i idę spać. Naprawdę nie lubię jeździć do sklepu, szczególnie po małe rzeczy. A właśnie w tym momencie jadę po jedną przyprawę. Właśnie taką przyprawę, no super, jeszcze zostało mi około 0,5 km drogi. Moi drodzy, naprawdę super, bardzo się cieszę, ponieważ właśnie jechałem 2 km do Tesco. Okazało się, że tej przyprawy nie ma, sprawdzałem, chyba tam stałem z 15 minut. No po prostu nie ma tej przyprawy. Teraz jadę sobie do kolejnego sklepu. Mam nadzieję, że tam będzie. No cóż, tak to jest, jak się bierze przepisy do jakichś tam dań z Chin. Dobra, kupiłem coś podobnego. Jadę w końcu do domu. Okej, moi drodzy, właśnie wróciłem, jest godzina 19:30 i moi drodzy, z racji tego, że to jest w sumie pokazanie mojego dnia, to pomyślałem, że warto by było również pokazać takie rzeczy techniczne. To jest troszeczkę dziwne, ale niektórzy youtuberzy robią, znaczy tak naprawdę większość youtuberów, może nie większość, ale bardzo często, youtuberzy robią sobie po prostu miniaturki przed nagraniem całego filmu. Ja na przykład jeszcze tego filmu no jakby nie nagrałem do końca, w tym momencie go w sumie nagrywam. Jak widzicie, miniaturkę już mam, także tak sobie właśnie przez chwilę zrobiłem miniaturkę.
Nie jest ona oczywiście jakaś mega wow, co to za miniaturka. To po prostu miniaturka no, na moim poziomie i tyle. Moi drodzy, więc powoli zbliżamy się właśnie do końca tego daily vloga. Jest w tym momencie godzina 22:20 i na tę okazję w sumie nie planuję, żebym jeszcze coś robił ciekawego, więc po prostu postanowiłem skończyć tego vloga. Słuchajcie, jeśli chcielibyście kiedykolwiek zobaczyć jeszcze jednego takiego typu mniej więcej vloga, to proszę was, abyście zostawili suba na tym kanale wraz z dzwoneczkiem. Jeśli ktoś nie wie, jak coś takiego się robi, to dawam tutaj szybką instrukcję. Oraz przy okazji łapkę w górę, jeśli komuś się spodobał film. Także słuchajcie, ja oczywiście standardowo życzę miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. W momencie, gdy wy to oglądacie, ja właśnie skończyłem 15 lat, bo puszczę to właśnie w mojej urodziny. Także no, to na tyle, mam nadzieję, że łapka w górę i subek już zostawiony. Na razie, trzymajcie się, siema.